Okej, okay. Hej, Jumping Jack Cash. Hej, peace and love wszystkim. Oj, przepraszam was, bo tak. Jumping Jack Cash jest. O, Aniu, hej, peace and love. Słuchajcie. Witajcie, Peace and Love, na live'ie oczywiście. O, Gruber, kurde. Dzięki. Zacząłeś w ogóle od tego, od serca. Dzięki, dzięki, naprawdę, Peace and Love. O, jeszcze kawa z prądem. Dobra, dzięki. Prąd idzie do akumulatora, a kawa idzie do żołądka, bo jest wirtualna. Prawdziwej nie pije, ale od ciebie jest wyjątkowy ten. Tylko twoją pije. Dobra, słuchajcie. Oczywiście też Cię witam, Łuki, hej, dzień dobry. Słuchajcie, współczesne teorie socjologiczne, neoinstytucjonalizm, czyli trzecia, to znaczy, przepraszam, dziewiąta teoria, natomiast John Mayer i Brian Rowan, organizacje zinstytucjonalizowane. I słuchajcie, dzisiaj, bo wczoraj mówiliśmy o logice zaufania i dobrej wiary. I oczywiście to zaufanie jest bardzo, bardzo ważne w organizacjach, ale bywa tak, że o zaufanie jest kitem. I słuchajcie, dzisiaj mamy jeszcze nadzór ceremonialny i ocenę. I później podsumowanie, implikacje dla badań. I później mamy nowe spojrzenie na żelazną klatkę. I to w zasadzie będzie ostatni fragment tego. Tak, nowe spojrzenie na żelazną klatkę. Tak, to będzie ostatni rozdział, podrozdział. W związku z tym mam dla was, bo słuchajcie, końcem czerwca zrobimy sobie wakacje, więc zastanówcie się, czy jeszcze. No tak, mówiąc szczerze, chociaż po tym, co ostatnio PiS zaczyna odpieprzać, to powiem wam, że sam, mimo że nie chcę na ten temat się wypowiadać, to jestem, słuchajcie, gdzieś jakaś skrzynkę mi ktoś wysłał, dzięki w ogóle serdecznie. Słuchajcie, nie chcę się sam wypowiadać, bo mówiąc szczerze, to nie interesują mnie rozgrywki partyjne, ale po tym, co zrobili z tą ustawą Lex Tusk, to już pojechali, bo Tusk to był nieboszczyk. To w ogóle jest biedny, nieszczęśliwy facet i po prostu nie kopie się leżącego. To jest taka podstawowa zasada w naszej kulturze, w naszej cywilizacji. Nie kopiemy leżącego, więc jeżeli oni się porywają na kopanie leżącego Tuska, to ten Tusk może, kurde, wstać i im dać po mordzie. Normalnie, wiecie co, to generalnie, wiesz co, masz rację, Gruber. Nie mówimy, dobra, nie mówimy o Tusku i o niczym innym. Słuchajcie, czyli tak. Nadzór ceremonialny i ocena. Wszystkie organizacje, nawet te, które podtrzymują wysoki poziom zaufania i dobrej wiary, funkcjonują w otoczeniu, które zinstytucjonalizował. Aha, w ogóle, słuchajcie, bo tu jakiś jest ten, skrzynka. Czekajcie, nie wiem nawet kto to, ale w każdym razie Kasia, nie rzucaj mi tu skrzynek, no przestań. Nie szastaj kasą. Ale oni czują, tak? Myślisz, nie? No tak, tak, ale przecież kurde, Tusk to był taki nieboszczyk, to już. I oni w ogóle mogą swoimi głupimi działaniami go wskrzesić, po prostu. To jak na tym filmie, nie? Gdzie śmierć czeka na korytarzu, że koleś już umrze, nie? I w pewnym momencie już bierze, tylko że tam
coś się dzieje i ta śmierć się potyka o kabel, kabel uderza, wpada, uderza go w klatkę, a to był kabel od tego sztucznego serca i nagle facet dożywa. Czyli kurde, normalnie mogą zrobić taki sam numer. W ogóle Kasiu, dzięki, dzięki, miło Cię widzieć. Słuchajcie, nadzór i ocena mogą ujawniać odchylenia, które podważają prawomocność, dlatego zinstytucjonalizowane organizacje minimalizują nadzór i ocenę, a także nadają im charakter ceremonialny. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, ja od żelazka, jumping jack cash. No, dokładnie, niech mają. Kabel, aha, kabel był od żelazka. No, nie, to, no, no tak, dokładnie. Słuchajcie, ojejku, tu ktoś mi dołącza do zespołu. Dzięki Wam w ogóle za wszystkie te serca i wszystko inne, ale tak jak mówię zawsze, odsyłam Was do dobrodziejki. Pierwszy mój filmik na kanale to jest, ale to Jumping Hey, Peace and Love. Nie, dzięki, dzięki. Dobra. No, nie, no to wiesz, nie ma co podziwiać, no po prostu ja tutaj ten, o tak se, dłubię w nauce, o, trochę dłubię w budowlance, trochę dłubię w nauce. Dobra, słuchajcie, nadzór i ocena mogą ujawniać odchylenia, dokładnie dlatego, na przykład, jeżeli chcemy zrobić ocenę systemu prawnego, to tak naprawdę nie da się jej przeprowadzić. Nie ma szansy. Nikt nie jest w stanie tego zrobić. Słuchajcie, czy wyobrażacie sobie kogoś, kto może pójść skontrolować sędziów? Mówi się, że to Ziobro. Nie, bzdura, to nieprawda. Ziobro też nic nie może zrobić. Tak naprawdę jest to system poza kontrolą. Natomiast tak jak on tu mówi o tych organizacjach, mamy ceremonialne nadzory i ta ocena, która się pojawia, tak naprawdę zawsze będzie zawyżona. I mówię Wam to jako praktyk, bo między innymi dlatego powstała socjologia złodziejstwa, że mieliśmy po prostu, ja miałem na stole podane wszelkiego rodzaju hej kropeczka, peace and love, J2GROM 2137, stąd, co? Trzeba się szkolić. Dokładnie. A co grom? Wiesz co to ECPU? Nie wiem. A to coś źle? Jumping Jack? Zaraz, jak on to powiedział? ECPU? Nie wiem. Nie mam pojęcia. O, Gruber, pozdrawiam serdecznie i trzymaj się. To łowcy pedofili. Aha, widziałem takie filmiki, no. Powiem Wam szczerze, słuchajcie, tak a propos, nie, tych łowców, bo ja tutaj miałem na kanale dziewczynę, która w ogóle była ofiarą pedofila. Ona ma swój kanał, nazywa się Patrycja, rodzinka.pl. I nawet, wiesz co, na kolana i na, mam zapalenie takie te, mam no, zatoki, nie? I zawsze smarkam i kicham rano tak z pół godziny. Ale się przyzwyczaiłem. Także słuchajcie, z chorobami też można żyć, a zwłaszcza starzy ludzie muszą się przyzwyczaić na to, do tego, żeby żyć z chorobami. Wracając do tych łowców pedofili, pamiętajcie, że to, że ktoś jest łowcą pedofili, nie wyklucza tego, że sam może być pedofilem. Tak samo jak na przykład ktoś, kto jest sędzią, nie będzie popełniał przestępstw. I tu właśnie też mamy nadzór ceremonialny, czyli mamy kogoś, kto przyjdzie, porozgląda się, popatrzy i powie nam tak, ta organizacja jest w porządku.
ja tą organizację namaszczam na... O, Augustyniak, hej, peace and love. Sobie wyobraź, że dzisiaj zjadłem czosnek, bo jadłem sushi i zjadłem jeszcze kawałek czosnku. Jakby tak... I mówiąc szczerze, Augustyniak, jak jadłem czosnek, to myślałem o tobie. I widzisz, a dawno cię nie było. Miło cię widzieć. Dobra. Słuchajcie, więc wracając. To mamy ten ceremonialny nadzór, który tak naprawdę jego funkcją nie jest sprawowanie kontroli. Jego funkcją jest przekonanie wszystkich postronnych, że w danej organizacji wszystko jest w porządku. I na przykład mamy coś takiego jak nadzór bankowy, krajowy nadzór finansowy, Jumping Jack Cash, hej, oczywiście peace and love, tak jest. I kiedy mamy do czynienia z takim nadzorem, to wtedy zmniejsza się presja społeczna, na kontrolę społeczną. I ten system, który w tej chwili jest zorganizowany, może sobie poradzić. Mam coś na twoją astmę. Właśnie nie mam astmy, Jumping Jack Cash. Słuchaj, powiem ci szczerze, jak byłem w Londynie i poznałem takiego nana, takiego czarownika i on mi powiedział, że ja mam astmę, nie? I ja się strasznie tym przejąłem. I powiem szczerze, nie, to jest po prostu, wiesz co, to jest alergia plus zatoki. Zatoki, które są permanentnie, jakby to powiedzieć, zatkane i dlatego ja muszę oddychać gardłem, nie mogę nosem i w związku z tym tak oddycham. No i to, ale powiem wam szczerze, w porównaniu z tym, jakie miałem w życiu przygody, to, co jest teraz, to jest naprawdę spoko. Słuchajcie, więc wracając. W zinstytucjonalizowanych organizacjach ocena towarzyszy de facto nieprawomocności i skutkuje nieprawomocnością. Ocena i nadzór są publicznym potwierdzeniem kontroli społecznej, które kwestionuje założenie, że każdy działa kompetentnie i w dobrej wierze. Naruszenie tego założenia szkodzi duchowi pracowniczemu i zaufaniu. W rezultacie ocena i nadzór podważają ceremonialne aspekty organizacji, czyli tak naprawdę, tak jak wam tłumaczę, ceremonialny nadzór powoduje, że my już nie kontrolujemy. Ten nacisk na kontrolę się zmniejsza, ale pamiętajmy też o tym, bo słuchajcie, to co on mówi z jego punktu widzenia, czyli neoinstytucjonalizmu, to jest bardzo słuszne, bardzo, jakby to powiedzieć, korzystne dla systemu działanie. Natomiast po prostu... Jeżeli, bo pamiętajcie, socjologia złodziejstwa ma bardzo prosty cel, stworzenie ścieżki, która doprowadzi nas do tworzenia zaawansowanej cywilizacji kosmicznej. Czyli tak naprawdę mamy usprawniać wszelkie struktury komunikacyjne, bo pamiętajmy, że stworzenie pionowego systemu zarządzania wyłącza nam medium prawdy. Skoro mamy wyłączone medium prawdy, nie możemy wykorzystać optymalnych możliwości, jakie posiada system społeczny, dlatego mamy tylko to, co jest maksymalnie możliwe do osiągnięcia, natomiast to, co jest rzeczywiście możliwe do osiągnięcia, gdyby nie to wyłączenie medium prawdy, to byłoby to dużo, dużo, dużo lepsze, dużo skuteczniejsze. Więc tak naprawdę ten nadzór, który mamy, który jest ceremonialny, nie działa. W związku z tym musimy, bo pamiętajmy, Bo w ogóle jak ja używam terminu nadzór, to on się kojarzy bolszewicko z Radą Komisarzy Robotniczych i Żołnierskich i z czerezwyczajką, która mogła na przykład, powiedzmy, kapitan czerezwyczajki mógł wjechać na jakiś węzeł kolejowy, gdzie doszło do zakorkowania transportu i po prostu zastrzelić naczelnika stacji, no bo uznał, że naczelnik stacji jest wrogiem komunizmu.
Natomiast pamiętajmy, są to działania prymitywne, głupie i kontrskuteczne. Natomiast jeżeli chcemy stworzyć zaawansowaną cywilizację kosmiczną, musimy się posługiwać medium prawdy, medium miłości. Żyje ta ludzie, no pewnie, że żyjemy. Tak, marszałek von Adrian, hej, dzięki, to znaczy właśnie będę się niedługo golił, bo moja dziewczyna już, kurde, mi robi awantury. Dobra, i teraz słuchajcie, teza szósta, organizacje zinstytucjonalizowane usiłują minimalizować nadzór i ocenę zarówno przez wewnętrzne kierownictwo, jak i zewnętrzne elementy składowe. Słuchajcie, w wojsku, jak byłem, to było takie hasło, jeżeli na przykład na poligonie żeśmy rozstawiali namioty, to była taka teza, jak najdalej od dowództwa, jak najbliżej kuchni. I to jest tak naprawdę cała opowieść o systemach, o tym ceremonialnym nadzorze, bo pamiętajmy, że na przykład dowódcy wojskowi uzyskiwali bardzo wielki szacunek i respekt, nie dlatego, że byli sprawiedliwi, ale dlatego, że byli pokazowo surowi oraz czasami pokazowo łagodni. Czyli tak naprawdę ceremonialność zastępowała sprawiedliwość. Piłsudski opowiada, jak jest pan starym, czy jest pan starym Komaka? Wiesz co, stary jestem, a nie wiem, co to jest Komaka, więc nie odpowiem ci na to pytanie. Dominika Łękajko, hej, peace and love. O, Julia Emiara, hej, peace and love, miło cię widzieć. No, Thomas Miller, dzień dobry, hej. Słuchajcie, czyli tak jak mówię, ceremonialny nadzór nie jest tak naprawdę nadzorem. Mamy wyłączone medium prawdy, ale mamy medium piękna, czyli mamy to coś takiego jak paradna zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza albo przed, nie wiem, pałacem Buckingham. Tak naprawdę ta warta, która tam stoi, wiesz co, Julia Emiara, twoja przyjaciółka wyzywa hipisów? Co teraz? Julia Emiara. Hipisi nie reagują na wyzwiska. Hipisi są ponad wyzwiskami. Pamiętaj. Bądź kimś więcej niż jesteś w tej chwili. Bądź po prostu ponad wszelkiego rodzaju prymitywne chamstwo. Hipisi kochają wszystkich ludzi. Jeżeli twoja koleżanka wyzywa hipisów, pamiętaj, to znaczy, że ta koleżanka ma jakiś problem, czuje jakąś frustrację i na przykład przelewa ją na hipisów. Mogłaby ją też przelewać na gitowców, ale pewnie nie wie, kto to taki. Zresztą w ogóle ja się dziwię, że twoja koleżanka wyzywa hipisów, no bo chyba ty jej coś musiałaś opowiedzieć o hipisach. Bo tak normalnie to rzadko kto wyzywa hipisów, bo mało kto pamięta hipisów. No. Słuchaj, Julia, po prostu bądź ponad to. Pamiętaj, rozwój intelektualny, ćwiczenia fizyczne, taniec. Ona ciebie wyzywa od hipisów też. A ty przyjmuj to z dumą, Julia. Pamiętaj, jeżeli idziesz drogą, czasami koło siatki, to za siatką czasami może się znaleźć ktoś, kto bardzo mocno cię wyzywa i chciałby na przykład ciebie zabić, wiesz? I on ci to komunikuje, bardzo ostro ci to komunikuje. I taką istotą, która tak robi, jest pies, bo on zawsze, jak jest za siatką, to po prostu... Mówiąc szczerze, mój pies też tak robi, że określenie hipis jest negatywne, pis. Dokładnie. Także widzisz, Julia Emiara, nie przejmuj się, po prostu bądź tu z nami i po prostu patrz z nami w przyszłość, bo pamiętaj, że
to my zwyciężymy. Po prostu. We shall overcome one day. To jest taka stara pieśń hipisowska. No. Także wiesz, Julia, będzie dobrze. Właśnie, pan Piotr. Fajne, fajny. Dobra, słuchajcie, czyli mamy nadzór, który jest ceremonialny i teraz tu mamy też takie, nie jest negatywne, dokładnie, o, widzisz, tutaj mamy ludzi, którzy generalnie uważają hipisów za dobrych ludzi. Dobra, i teraz słuchajcie, izomorfizm wobec rozbudowanego otoczenia instytucjonalnego. Rozprzężenie jednostek strukturalnych wobec siebie nawzajem i wobec działań. Rytuały zaufania i działania w dobrej wierze oraz unikanie nadzoru i efektywnej oceny. Czyli pamiętajmy, oni nie mają... O, pan Piotr, grasz... ty grasz... A, to ty jesteś Piotrek? O kurde, brat Remika. No miło cię widzieć, hej. Jutro gramy, to wiesz o tym, jak masz czas. Właśnie nie mogłem się do Remika dodzwonić, widzisz? No. Słuchajcie, czyli tak naprawdę, kiedy mamy rozbudowane otoczenie instytucjonalne, to tak naprawdę organizacja przyjmuje strategię taką, jak przyjmuje naprawdę bakteria we wrogim środowisku, czyli stara się, kiedy zostanę hipisem, kiedy zechcesz, piżmak. Nie mamy kiedyś dawno temu pod pomnikiem Adama Mickiewicza rozdawano legitymacje hipisowskie, ale to oczywiście był żart. Też kiedyś grałam na bębnach, ale się zniechęciłam, bo nauczyciel był chory na łeb. O kurczę, no Julka, to przykre, przykre, ale to wiesz, na bębnie możesz sobie, nawet wiesz co, jak nie masz bębna, możesz sobie wziąć taboret, możesz sobie wziąć, nie wiem, cokolwiek, kawałek deski i ćwiczyć rytm, ale a próbowałaś w ogóle na jakimś instrumencie innym niż bęben? Dobra, słuchajcie, rozprzężenie oraz unikanie nadzoru oceny nie są sposobami stosowanymi wyłącznie przez organizację. Również zewnętrzne elementy składowe unikają nadzorujących i kontrolujących organizacji zinstytucjonalizowanych. Słuchajcie, tak naprawdę, o no kurczę, Julka, no to jak, no to super, słuchaj, to jutro mamy o 17 live muzyczny, to cię zapraszam i wejdziesz na okienko i coś zagrasz nam, co? Co ty na to? Zgadzasz się? Ale czekaj, czy ty w ogóle masz 1000 obserwujących? Nie, no kurde, nie wejdziesz na okienko, nie zagrasz nam, widzisz? Szkoda, a można być hipisem i rasistą jednocześnie. Oczywiście, że nie można, bo rasizm to pogarda dla innego człowieka. Hipisi są dlatego hipisami, że nie gardzą żadnymi ludźmi, natomiast mogą... że tak powiem, nie gardzą ludźmi jako takimi, natomiast mogą potępiać pewne zachowania. Więc, panie szanowny, wziąć, nie wziąć. A, ja mówiłem, że wziąć. Wiesz co, no bo ja ze wsi, ja tak czasem trochę powiem, wiesz, jakby to powiedzieć, no, po swojemu. Będziesz? Będziesz. No to super. Szkoda, że nie możesz wejść na okienko, byś z nami pograła, ale to... Znaczy, wiesz co, powiem ci szczerze, granie przez internet się nie sprawdza, bo zawsze jest pewna amplituda, kiedy dźwięk musi dotrzeć do nas. Hej, Dawid, dzięki, peace and love. Więc dobrze, ale przynajmniej sobie po... Dobra, ziółko, Fritz. Hej, witaj. Maryśkę elegancko, David, hej. Piszmy, to jest problem. To jest problem. Ale co jest problem w byciu hipisem? Powiedz mi. Biggie Mike. Nie, to jest pacyfka, hipisowski symbol pokoju i miłości. Oto, to kółko. Według legendy hipisowskiej zostało narysowane przez umierającą w szpitalu w Hiroshimie dziewczynkę, która umierała na białaczkę po wybuchu bomby atomowej. Tak, dokładnie, widzisz, Ania ci to wytłumaczyła. Dobra, słuchajcie, czyli
Agendy akredytujące rady powiernicze, agencje rządowe oraz osoby fizyczne przyjmują wartość nominalną uwierzytelnień, niejednoznacznych celów i kategorycznych ocen charakterystycznych dla organizacji ceremonialnych. Słuchajcie, chciałem wam opowiedzieć teraz prostym chłopskim językiem, co on tu napisał. On tu napisał, że wszelkiego rodzaju opowieści o tym, że nasz świat jest taki, jaki ma być, to jest jeden wielki kit, bo tak naprawdę mamy do czynienia z rozprzężeniem. Natomiast nikt tutaj, nikt z dotychczasowych socjologów nie miał odwagi użyć słowa złodziejstwo, bo pamiętajmy, że jeżeli mamy do czynienia z rozprzężeniem w organizacji, to ten biedny człowiek, który jest na samym dole, on jest okradany przez każdego. To jest tak jak wśród kur, gdzie mamy hierarchię dziobania, że są kury, które dziobią wszystkich, a są takie, które nikogo nie dziobną. I tak naprawdę w naszym systemie społecznym mamy 90%, nawet 95% populacji, która jest absolutnie wykorzystywana, marginalizowana i wykluczana tylko po to, żeby te 5% populacji mogło się dobrze bawić. Ale pamiętajmy, dobra zabawa tych 5% populacji absolutnie nas nie przybliży do zrealizowania naszego celu, czyli stworzenia zaawansowanej cywilizacji kosmicznej, bo pamiętajmy, przy dobrej zabawie oni porzucą wszelkiego rodzaju algorytmy społeczne, które pomagają nam rozwijać nasz system i usprawniać go. Dla nich wystarczające jest przetrwanie, czyli a pamiętajmy, że proces autopoetyczny to jest 99% przetrwanie systemu, a tylko 1% to jest jego usprawnianie. Usprawnianie czasami, jeżeli na przykład rozpocznie się ten proces innowacyjności, tak jak był w XIX wieku, to wtedy rzeczywiście w tym procesie autopoetycznym zwiększa się ten procent przeznaczony na rozwój. Na rozwój, czyli na, bo tak jak wam mówiłem, kiedy pan zaczął być hipisem? W zasadzie od urodzenia, ale świadomie to tak, wiesz co, chyba w podstawówce, w czwartej czy w piątej klasie, no. Bo wtedy zresztą jak, jeżeli sobie zobaczycie filmy, Ola, hej, Peace and Love, jeżeli sobie zobaczycie filmy z Solidarności albo z lat 70., to tam w Polsce większość ludzi nosiła długie włosy, no bo to ta idea była wiodąca, tak naprawdę. Dopiero później nadeszła era skinheadów i gitowców, którzy pozornie zwyciężyli i no właśnie o to chodzi, że u hipisów absolutnie wszyscy są równi, natomiast hierarchia jest u gitowców, u skinheadów, u polityków, wszędzie na świecie mamy hierarchię. Hipisi są absolutnie anarchistycznym ruchem. Każdy hipis jest wart tyle samo, co każdy inny. Ale z kolei każdy może mieć swój wkład i może robić więcej niż inni, co i tak nie czyni go lepszym od kogokolwiek innego. To znaczy tak, bo pamiętajmy, że w idei, pewnym elementem pewnej idei była również moda, więc były spodnie dzwony, były koszule w kwiaty i tak dalej. Cała masa, były koraliki, które zresztą mam nawinięte na tą pacywkę, więc piżmak, bardzo prosto, każdy musi współpracować z każdym innym i to jest w środowisku gitowskim i politycznym nie do zrealizowania, dlatego właśnie ja przyszedłem tutaj wam opowiadać o rewolucji anarchistyczno-pacyfistycznej i namawiać i w zasadzie infekować was ideą rewolucji pacyfistyczno-anarchistycznej albo anarchistyczno-pacyfistycznej. To w zasadzie nie ma znaczenia kolejność. Dobra, słuchajcie, czyli
z rozbudowanym, znaczy otoczeniu instytucjonalnym jest wysoce prawdopodobne, że zewnętrzne elementy składowe staną się fizycznie zorganizowanymi agentami społecznymi. Czyli podtrzymywanie kategorycznych związków podległymi im jednostkami organizacyjnymi jest sposobem bardziej stabilnym i pewnym niż poleganie na nadzorze oraz kontroli. Czyli w rzeczywistości, jeżeli mamy rozprzężenie, to zawsze znajdzie się ktoś. To znaczy, wiesz co, tak, idea, która na przykład idea wolności zainfekowała społeczeństwa starożytne i doszło do zniesienia niewolnictwa. Później w systemie feudalnym rozpleniła się społeczeństwo feudalne zostało zainfekowane ideałami wolności, równości i braterstwa, co doprowadziło do rewolucji francuskiej, która była tragiczna, no, miała bardzo, bardzo złe skutki, ale po pewnym czasie przyniosła jakieś efekty społeczne i później z kolei system burżuazyjny został zainfekowany ideałami komunistycznymi, co skutkowało oczywiście znowu wielką socjalistyczną rewolucją październikową, która była jeszcze bardziej tragiczna niż rewolucja francuska. I skutki były jeszcze bardziej tragiczne, ale innowacyjność społeczeństwa wzrosła. I dlatego ja was infekuję ideą anarchizmu pacyfistycznego, takiego, który nie będzie miał tragicznych skutków, natomiast ma jedną wadę, będzie trwał co najmniej kilka pokoleń. I to jest koszt, który trzeba zapłacić. Dobra. Natomiast tak jak on tu powiedział, w rozbudowanym otoczeniu instytucjonalnym jest wysoce prawdopodobne, że zewnętrzne elementy składowe staną się fizycznie zorganizowanymi agentami społecznymi. I stąd mamy te wszystkie opowieści o masonerii, o Żydach, którzy rządzą światem, o, nie wiem, o iluminatach. Stąd mamy opowieści o tym, że w szczepionkach są chipy i będą zabijać ludzi, którzy są nieposłuszni Billowi Gatesowi albo którzy są nieposłuszni temu Klausowi Schwabowi. Natomiast w rzeczywistości ci agenci, oni wcale nie będą mądrzejsi od nas. Oni po prostu też będą bardziej ceremonialni. Oni będą pełnić te funkcje, które na przykład pełnił system religijny. System religijny pełnił funkcje kontrolne, pełnił funkcje autoreferencyjne. Kiedy system religijny upadł, to mamy właśnie, wytwarzają się nam agenci społeczni. Upadli, jak zaczęli brać narkotyki. Dokładnie, Olu, dlatego ja tu przyszedłem wam, żeby rozpocząć tą historię, to znaczy nie tylko ja, przepraszam, bo nas jest więcej. Nas jest więcej, tylko nas nie widać. Po prostu nas nie widać, ale my mamy czas, my możemy umrzeć, ale wiemy, że nasza idea rozrośnie się i rozkrzeli. I widzisz, młodzi ludzie przychodzą. Ci młodzi ludzie też gdzieś kiedyś to doniosą. Natomiast pamiętajmy, jeżeli zostanie stworzona zaawansowana cywilizacja kosmiczna, to my możemy do niej zostać zaproszeni, mimo że nasze ciała uległy rozkładowi, bo to nie ma znaczenia, bo jesteśmy, pamiętajmy, bo na przykład religie twierdzą, że my mamy duszę. Natomiast Marian Mazur mówi, i Kosecki zresztą za nim, że my jesteśmy systemami autonomicznymi. Tak naprawdę każdy z nas jako system autonomiczny może trwać w nieskończoność. Piżmak hipisów wymyśliły czasy. Po prostu, wiesz co, to jest tak jak... Ola, okej, to sam czasem się stresuję. Tak, spoko. Generalnie pamiętajmy, że to, co ja wam mówię, jest niezgodne z duchem czasu, bo dzisiaj rządzą cwaniacy, rządzą właśnie no,
ten styl w zasadzie działań społecznych, przez las jak cię goniliśmy w 5 osób, koks, wiesz co, a to musiało być bardzo dawno, to musiałem wam coś ukraść, nie wiem, i wtedy goniliście mnie, a ja uciekałem, ale to było chyba ponad 30 lat temu, że ty to w ogóle jeszcze pamiętasz, kurde, no nie wiem. Chociaż przez las to rzadko uciekałem, zwykle gdzieś tam ulicami, ale no, chyba jakoś od lat 60. W każdym razie tak, słuchajcie, tak naprawdę pewne socjologia mówi nam o procesach długiego trwania. W rzeczywistości, kiedy myśmy w latach 70., 80. rozmawialiśmy na te tematy. Oczywiście, że Julia jest hipiską. Kiedy rozmawialiśmy na te tematy, to takie hasło wiodące było: pierwszym hipisem był Jezus Chrystus. No i rzeczywiście na pewnych wizerunkach właśnie Jezusa Chrystusa mamy do czynienia z facetem z długimi włosami, z brodą. Oj kurczę, ze Śląska. Wiesz co? Oberschlesen jest ze Śląska, bo Gruber to chyba nie. Twoja rola w domu. Ale czyja rola? Moja? Moja rola jest taka, że się opiekuję tatą, który jest już... ja jestem stary, a mój tata jest jeszcze starszy, sobie wyobraźcie. Co? Aha, to było do Julii pytanie. O kurczę, właśnie Jola... Julka, no oczywiście Julci rola w domu to jest uczyć się, po prostu uczyć się, bo pamiętajmy, żeby... O, kapibara. Ile ma lat tata? Wiesz co? Ma 89 już w zasadzie. A, także są ludzie na świecie starsi ode mnie. Dobra. Czyli słuchajcie, agenci społeczni są takim produktem ubocznym właśnie rozprzężenia norm. I na przykład masoneria właśnie dlatego powstała, że mieli pomysł na naprawę świata. Tylko pamiętajmy, masoneria posługiwała się tajemnicą. Wszelkiego rodzaju tajne organizacje muszą ponieść porażkę, bo wyłączają medium prawdy, medium miłości i wtedy wszystkie ich działania są mniej więcej podobne do działań Putina na początku wojny. Czyli okazuje się, że kiedy przychodzi do praktycznego działania, to pokazuje się, że świat, który sobie wymyślili, w zderzeniu z realnym się rozsypuje. No bo pamiętajmy, że świat realny ma tą przewagę nad wszelkiego rodzaju wymyślonymi światami, że jest twardszy od nich. Po prostu ma swoją twardość i każde marzenie obija się o kanty właśnie takiej rzeczywistości, jeżeli jest głupie. Natomiast pamiętajcie, mądre marzenia pomagają, bo mądre marzenia posiadają swój system autoreferencyjny. O. W każdym bądź razie... Aha, Julka. O, ty masz 18 lat. No i bardzo dobrze. Widzisz, to już możesz zostać pełnoprawną hipiską. Znaczy... możesz zostać, to ty decydujesz, czy ty jesteś. To nikt ci tego nie nadaje, pamiętaj. U gitów ktoś tam nadaje, u polityków ktoś tam coś nadaje, u hipisów nie. Każdy oczywiście, jeżeli odrzuca pewne absolutnie nie do przyjęcia sposoby zachowania, to wtedy staje się hipisem i cała Polska w cieniu śladu. Znaczy, wiesz co, Barki, takie hasło było aktualne w czasach komunizmu, kiedy tak naprawdę Śląsk no, gospodarczo napędzał całą Polskę, całą Polską Rzeczpospolitą Ludową. W tej chwili to już troszkę tak, wiesz, się... Dobra, i słuchajcie, podsumowanie i implikacje dla badań.
Struktury organizacyjne tworzone są i rozbudowane wraz ze wzrostem siły mitów instytucjonalnych, wysoce zinstytucjonalizowanych kontekstach działania organizacyjne musi stanowić wsparcie dla tych mitów. Równocześnie organizacja musi służyć działalności praktycznej. Te dwa wymogi są rozbieżne. Trwałym rozwiązaniem jest utrzymywanie organizacji w stanie luźno powiązanym. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Czy ktoś z Was się nad tym zastanawiał? WKS Śląsk, Wrocław, kolego, co to za książka? The Prest Batary. Słuchaj, to jest współczesne teorie socjologiczne, w zasadzie kończymy. To jest strona 598. Otóż posłuchajcie mnie. Wzrasta siła mitów, a pamiętajmy, że siła mitów rośnie wtedy, gdy mamy wyłączone medium prawdy. Bo już nie mówię o medium miłości. Medium prawdy. Po prostu zamiast medium prawdy posiadamy medium prawa, medium władzy, medium pieniądza i to one usiłują tworzyć taki erzac, taką namiastkę, czyli tak naprawdę uzyskujemy wyrok sądowy i ten wyrok sądowy jest przez nas traktowany jak prawda, bo na przykład zostało coś orzeczone przez sąd, więc jest to prawda. Natomiast to zdanie jest absolutnie fałszywe. Koszykasze, pozdrowie Seweryna, Majkę i Sztaba. Hej, peace and love, pozdrawiam Seweryna, Majkę i Sztaba. Oczywiście o Johnie Lennonie. John Lennon to jest naprawdę... John Lennon był prawdziwym hippisem. Tak samo jak Rysie Grydel, bo mówiąc szczerze, kim ja jestem. Znaczy w ogóle to jestem socjologiem, jestem magistrem socjologii i skończyłem studia doktoranckie, stworzyłem socjologię złodziejstwa, natomiast mój uniwersytet uznał, że nie chce mieć ze mną nic wspólnego. Rada naukowa mi odrzuciła moją koncepcję doktoratu, gdzie pisałem o tym, jak się rozkrada majątek publiczny. W związku z tym przyszedłem tutaj, żeby opowiedzieć Wam o socjologii złodziejstwa, bo skoro oni nie chcą, to znajdę kogoś, kto zechce. A mówiąc szczerze, system nauki akademickiej już jest na tyle Julia Emiara. Tak, oczywiście pamiętaj, że ja też będąc młody, myśmy właśnie, Julka, to jest dzięki w ogóle, że o tym mówisz, bo to jest rzecz, którą my musimy rozliczyć. Pamiętaj. Słuchaj, to nie jest tak, że myśmy wyszli w latach 60. do świata i zrobiliśmy samo piękno i dobro. Nie. Była cała masa badziewia, były narkotyki, był alkohol, był przygodny, przypadkowy seks i to w dodatku w takich nadmiernych ilościach. Natomiast też była przemoc fizyczna. Tylko pamiętaj, że ja w tej chwili dopiero na starość zobaczyłem. Ja to sobie po prostu w ten sposób nazwałem. To można zupełnie inaczej interpretować. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że ruch hipisowski został zainfekowany całą masą gitowców, którzy przychodzili do nas tylko dlatego, że u nas były piękne młode dziewczyny, a u gitów to były same stare. No, nie, przepraszam. Nie obraża się żadnych kobiet, nawet tych, które nie spełniają kryteriów estetycznych. Nie należy tego robić. Wiesz co? Niestety za młodego się biłem. Jak zostałem hipisem, przestałem się bić na początku, ale za to dostawałem w pierdol za dużo, więc myśmy jako hipisi musieliśmy pacyfizm troszeczkę, że tak powiem, dostosować do rzeczywistości. Natomiast wstydzę się, że uderzałem ludzi, którym na przykład robiłem krzywdę. To jest dla mnie jedna z gorszych rzeczy w moim życiu. Natomiast sam też dostawałem w pierdol, to normalne.
Wiesz co, Julia Emira, tak naprawdę każde pytanie jest dobre. Tak samo to twoje, że John Lennon bił syna. Tak, pamiętaj, myśmy przejęli całą masę gitowskich zachowań. Dlatego pana oglądam, tak? O, to miło, miło, miło. Pozdrów brata, tak. Tylko pamiętaj, Ola, że jest takie pokutujące wśród hipisów również przekonanie, że narkomania jest pewnym nieodzownym elementem. I ja na przykład bardzo, bardzo, bo ja 24 lata w ogóle już nie piłem alkoholu, nie zażywam żadnych substancji jakichkolwiek, żadnych. Po prostu jestem trzeźwy 24 lata i dopiero teraz na starość odkrywam, jak potężnym błędem było wpuszczenie się w te maliny, jakimi była narkomania i jak bardzo na przykład straciliśmy wpływ na wydarzenia społeczne właśnie z tego powodu i muszę ci powiedzieć, że to wygląda tak, jakby ktoś nas celowo nam wcisnął narkotyki, żebyśmy nie mogli wywierać wpływu na działania społeczne. I faktycznie przez pewien czas hipisi zostali zmarginalizowani, ale, i to muszę wam powiedzieć jako jeden z najważniejszych, no nie, to wiesz co, hipisi, to znaczy wiesz co, to pewnie dlatego, Depressed Bataille, że bardzo wielu gitowców, uważa, podaje się za hipisów. Hipisi nie wyzywają ludzi, nie atakują ludzi. Hipisi używają pięści jedynie w samoobronie, ale i tak zawsze lepiej jest zastosować blok albo chwyt niż uderzenie pięścią. To jest jedna z podstawowych hipisowskich zasad. Nie wiem, czy to współczesny. Znaczy, wiesz co, to jest wymieszane, bo tak jak, tylko pamiętaj, o, Jezus Cię kocha. Hej, wszystkiego dobrego. Peace and love, Jezus Cię kocha. Bo każdego się wkłada do jednego worka. Dokładnie. Pamiętajcie, hipisi nie atakują, nie są agresywni. Hipisi jedynie co robią, to ewentualnie mogą... Chcę zrobić przekaz dla młodych ludzi, że narkotyki są złe. No to Ola, jest bardzo dużo trzeźwościowych live'ów, powiem Ci szczerze. Na razie one są rozproszone. Może kiedyś nadejdzie czas, że ten przekaz będzie bardziej, jakby to powiedzieć, powszechny. W tej chwili na jednego trzeźwego mamy co najmniej 10 ludzi uwielbiających stan upojenia albo alkoholem, albo narkotykami i wszelkie problemy, które są spowodowane tym, oni uważają za coś rewelacyjnego, coś, co nadaje sens ich życiu. Natomiast, tak jak wam mówię zawsze, na każdym live'ie, jeżeli chcemy stworzyć zaawansowaną cywilizację kosmiczną, która osiągnie wszechmoc i wszechwiedzę, to musimy odrzucić kłamstwo, złodziejstwo i zabijanie, czyli nawet tak naprawdę agresję, a nawet agresję wobec samego siebie, wobec własnego mózgu. Bo pamiętajmy, że naruszanie trzeźwości jest agresją wobec własnego mózgu, bo z tego powodu zostajemy w stanie, kiedy naruszamy własną trzeźwość, zagłębiamy się w świat niewolnictwa i te wszystkie... Zresztą powiem wam, bo ktoś mnie pytał, co sądzę o tej jakiejś tam dziewczyna odeszła od chłopaka i cały internet tym żyje. Jak ona się... Nikola chyba. Nikola, a ten chłopak to jakiś taki, nie wiem, nie pamiętam, ale taki, no, taki koleś. To w opisie może porobić zasięgi u ludzi, co biorą. Dokładnie. Tak, tylko słuchaj, wiesz co, Ola, wybijanie się, pamiętaj, wybijanie się nadmierne to doprowadzi do tego, że zdobędziesz jakiś szczyt, a potem spadniesz. Pamiętaj, najbardziej optymalny jest zrównoważony, powolny rozwój, bo on później
doprowadzi cię do tego, że zdobędziesz jakąś tam pozycję, o ile zależy ci na zdobyciu pozycji. Bo pamiętaj, że wśród hipisów tak naprawdę pozycja nie ma żadnego znaczenia. Czy ogląda cię dwie osoby, czy 200 tysięcy, to jest to samo. Wszystkich, którzy cię oglądają, musisz traktować z szacunkiem i piżmach, no widzisz. Natomiast jest cała masa ludzi, którzy lubią oglądać spunów. Słuchajcie, czyli tak jak mówię, w wysoce zinstytucjonalizowanych kontekstach działanie organizacyjne musi stanowić wsparcie dla tych mitów. Co facet tu mówi? Dlaczego on to mówi? Bo on uważa, że świat, w którym istnieją pionowe struktury zarządzania, jest jedynym możliwym światem, jest jedynym możliwym stanem komunikacyjnym w systemie społecznym. Natomiast co nam mówi Niklas Luhmann? Niklas Luhmann mówi nam, że w systemie społecznym mediami komunikacyjnymi jest władza, prawo, pieniądz, piękno, prawda i miłość. Pamiętajmy, prawda i miłość są niedostępne dla systemu biurokratycznego, ale również i bardzo dobrze, że nie lubisz, bo to też jest takie, jakby to powiedzieć, właśnie wrażliwość na ludzką krzywdę jest bardzo pięknym elementem i on też cechuje hipisów. Że generalnie z tym, że nie taka bierna wrażliwość, tylko poszukiwanie, aktywne poszukiwanie rozwiązań problemów. W latach 60. bardzo wielu hipisów było właśnie socjologami na amerykańskich uniwersytetach. Bo w zasadzie można powiedzieć, że takie główne wykształcenie hipisowskie to było właśnie socjologiczne. Ale również agronomiczne i tak dalej. Takie. Dobra, słuchajcie. Nie zajmujemy tu stanowiska w sprawie ogólnej efektywności społecznej, izomorficznych i luźno powiązanych organizacji. W pewnym stopniu struktury te chronią działalność przed kryteriami efektywności i są źródłem obniżenia wydajności. Widzicie, oni sami to mówią, tylko oni uważają, że obniżenie wydajności. A my teraz, w tej chwili już dochodzimy do tego, że my mówimy o wydajności całego systemu społecznego. Pamiętajmy, kiedy najwięksi złodzieje mają najwięcej pieniędzy, to system społeczny jest absolutnie niewydajny. Osiąga minimalną wydajność, taką, która pozwala jedynie na podtrzymywanie funkcji takich egzystencjalnych systemu, bo nie tylko są to funkcje życiowe, są to funkcje komunikacyjne. O, hej, witaj Danielu, miło Cię widzieć. Tam zajrzałem na chwilę do Ciebie na live'a, tylko nawet się nie witałem, bo już szedłem do siebie. Ale no, miło Cię widzieć w każdym razie. Kiedyś tam w ogóle, bo nawet miałem parę pytań do Ciebie, tylko teraz to, zresztą nieważne, bo teraz o czym innym. No. Reprezentowana przez linia rozumowania prowadzi do kilku ważnych tez o wyraźnych implikacjach badawczych. Pierwsza teza jest następująca. Otoczenia i ich domeny, które zinstytucjonalizowały większą liczbę zracjonalizowanych mitów, tworzą bardziej sformalizowane organizacje. Dokładnie, słuchajcie, Kościół katolicki jest najbardziej sformalizowaną organizacją, natomiast mitologia aż kapie. Ale pamiętajmy, bo bardzo łatwo z tego oglądu sytuacji mówić jakieś antyklerykalne tezy. Natomiast, bo kiedyś, przyznam, miałem w swoim życiu taki moment, kiedy byłem ateistą, kiedy byłem antyklerykałem, ale to jest historia, tak samo jak nie jestem też bardzo, bardzo aktywnym chrześcijaninem, katolikiem, natomiast podobają mi się koncepcje chrześcijańskie, niektóre. Ale słuchajcie, to co on tu pisze, większa liczba zracjonalizowanych
mitów tworzy bardziej sformalizowane organizacje. Słuchajcie, system wymiaru sprawiedliwości niewiele się różni od systemu religijnego. Tam też mamy pozycję, pozycja sędziego. Słuchajcie, w konfesjonale kapłan nakłada stułę, wykłada tą stułę i przychodzi do niego penitent i opowiada o swoich grzechach. Kapłan mu wybacza grzechy. Czyli mamy piękny mit, mamy pełną ceremonię. I słuchajcie, na sali sądowej mamy dokładnie taką samą ceremonię. Pewien facet zakłada na siebie łańcuch, na końcu tego łańcucha ma orła. Z jednej strony siedzi facet w jakimś takim śmiesznym płaszczu, który jest obszyty na czerwono. Po drugiej stronie sali siedzi facet, znaczy też w takim samym śmiesznym płaszczu obszytym na zielono. I oni coś tam sobie gadają, opowiadają za pomocą właśnie takich zakodowanych językiem prawnym system diabła. Wiesz co, nie do końca. Pamiętajmy, diabeł, czyli szatan, to jest ucieleśnione zło. Natomiast w systemach, normalnych systemach, gdzie mamy do czynienia właśnie z taką rytualizacją, z takim mitologizowaniem, to nie mamy pełnego zła, bo czasami, słuchajcie, czasami, zgodnie z teorią prawdopodobieństwa, niektóre wyroki sądowe są sprawiedliwe. No, normalne. Gdyby na przykład wszystkie wyroki sądowe były niesprawiedliwe, to znaczy, że mielibyśmy jakiś super idealny antysąd. Nie, po prostu... Właśnie, czy hipis jest religijny. Wiesz co, to zależy od jego, że tak powiem, własnych decyzji. Hipis każdy indywidualnie decyduje, czy chce wyznawać religię, czy nie chce wyznawać. Jeżeli nie chce wyznawać, to też nie powinien poniżać ludzi, którzy wyznają religię. Natomiast jeżeli chce wyznawać religię, to może sobie wybrać. Ma do wyboru buddyzm, islam, chrześcijaństwo, ma do wyboru nawet ten hinduizm i bardzo wielu hipisów na przykład poszło ścieżką właśnie hinduistyczną, zwłaszcza w sektę Hare Krishna. Bardzo wielu, i powiem wam szczerze, niektórzy właśnie w ścieżce Hare Krishna znaleźli uwolnienie z nałogu narkotyków. Tylko że powiedziawszy prawdę, to nie... nie będę... Dobra, nie mówmy na ten temat. Enter, hej. Wiesz co, Enter? Przypuszczam, że to ty jesteś albo Winter, albo jego jakiś alter ego, tak. Albo je... Ale miło cię widzieć w każdym razie. Dobra, czyli słuchajcie, prezentowana przez nas linia rozumowania, tak. Teza prowadzi do hipotezy badawczej, że organizacje sformalizowane powstają oraz rozbudowują się w wyniku zaistnienia pewnego złożonego stanu i pojawienia się innych instytucji działania zbiorowego. Dokładnie, bo słuchajcie, pamiętajmy, że system sam dla siebie jest systemem, ale dla innych systemów jest środowiskiem swojego systemu, ich systemu. Czyli to samo, co wam mówię w systemie, jeżeli rozważamy pojedyncze wydarzenie komunikacyjne, to mamy mamy ego. Ego to akurat... Ja, kiedy to mówię, to ja jestem ego, ale każdy z was, który siedzi teraz tam po drugiej stronie, każdy z was dla siebie jest ego. Natomiast każdy inny, nie tylko każdy inny człowiek, ale każdy inny element, na przykład inna instytucja, powiedzmy sąd jako właśnie instytucja, która jest złożona z pewnej liczby ludzi i jest jej komunikaty sądowe są wypadkową komunikatów poszczególnych na przykład
członków systemu, czyli sędziego, prokuratora i adwokata, i również oskarżonego i świadków, czyli mamy te wydarzenia komunikacyjne, które na koniec dają nam wyrok sądowy. Ten wyrok sądowy jest wydarzeniem komunikacyjnym, znaczy, które jest funkcją tamtych pojedynczych. Słuchajcie, nie będę stosował matematyki, nie będę wam opowiadał, że od F1, F2 i F3 daje nam i tak dalej, bo tymś bardzo lubił ten sposób, na przykład Kosecki i Mazur. Natomiast Luhmann w ogóle nie użył ani jednego zdania tego, ani jednego zdania, znaczy ani jednej wypowiedzi matematycznej. On wszystko mówił używając normalnych słów języka niemieckiego. Dobra. Jakiej jest pan wiary? Wiesz co, generalnie chrześcijańskiej. Chociaż tak naprawdę moja wiara w tej chwili to jest wiara w zaawansowaną cywilizację kosmiczną i wcale nie jest ona daleka od pewnych założeń religii katolickiej i chrześcijaństwa. A nie, no dokładnie. Kobiety są to najpiękniejsze stworzenia, jakie w ogóle wydał wszechświat, więc cóż, mógłbym długo, ale o kobietach mówi się wszędzie, a kobiety też czasami lubią pogadać o czymś innym, dlatego mówimy o socjologii. Słuchajcie, można przeprowadzać eksperymenty dotyczące wpływu hipotetycznych odchyleń w zakresie instytucjonalizacji otoczenia na decyzje personelu kierowniczego organizacji obejmującej plany i modyfikacje struktur organizacyjnych, czy menadżerowie planują w inny sposób, dysponując informacjami o istnieniu w ich otoczeniu znawanych zawodów z programowych instytucji. Dokładnie, słuchajcie, czyli tu tak naprawdę mamy do rozważenia pewien problem z teorii gier Ice Wizard, hey, Peace and Love, czytam, wiesz co, to ja, współczesne teorie socjologiczne, dobrze, Ice Wizard, FC, jak najbardziej, tak, dobrze, natomiast, aha, dobra, tylko pamiętajmy, że jeżeli zaczynamy używać medium i na chwilę tylko, no to super. No to w każdym razie dawaj znać, jak coś się będzie działo u ciebie. Miło cię widzieć. Słuchajcie, czyli tak jak wam powiedziałem, kiedy zaczniemy stosować medium prawdy i medium miłości, teoria gier przestaje działać. Teorie gier przestają działać, bo nie ma momentu tajemnicy. Pamiętajmy, gry są oparte o tajemnice, o pewne ukryte założenia. Jeżeli wszystko mamy jasne i widoczne, nie możemy przeprowadzać gier, natomiast możemy współdziałać w celu przeprowadzania przedsięwzięć. I to jest podstawowa. Owszem, gra w szachy nie polega na tym, że jest tajemnica, bo na szachownicy wszystko jest widoczne, natomiast jednak mimo wszystko istnieją pewne strategie. Natomiast jeżeli znamy wszystkie możliwe założenia, to te strategie przestają mieć wartość. One będą działały, ale już nie będą podniecały po prostu, że gramy w komputer. Aha. Takie gry jak... To znaczy, jakiekolwiek gry, w które gramy, one są oparte właśnie o to, że nie mamy dostępu do wszystkich danych. Mamy dostęp do pewnego ograniczonego zestawu danych i tak naprawdę głównym celem gry jest dotrzeć do danych ukrytych. O, w każdej grze tak jest. I kto szybciej dotrze do danych ukrytych, ten wygrywa. Jeżeli nie ma danych ukrytych, nie ma sensu jakakolwiek gra, natomiast zawsze można w
współdziałać po to, żeby adaptować środowiska do zmieniającego się systemu, do zmieniającego się wstępna gra. To znaczy akurat jeśli idzie o emocje takie erotyczne, to tam w zasadzie gra wstępna raczej nie jest grą, to znaczy jest tam odkrywanie tajemnic, ale nie ma czegoś, co my ukrywamy. Staramy się jak najwięcej pokazać. Natomiast w grach typu gry wojenne, gry w karciane, hazardowe gry, gry typu nawet te Warcrafty i tak dalej, gdzie mamy drużyny, to my staramy się o pokonanie przeciwnika, o przechytrzenie przeciwnika w grze erotycznej, jeżeli, to znaczy, przepraszam, zgadza się tutaj. My możemy chcieć przechytrzyć przeciwnika, czyli chłopak chce na przykład, że tak powiem, namówić dziewczynę na uprawianie seksu, z kolei dziewczyna może chcieć chłopaka, który niespecjalnie chce z nią być, może chcieć zajść w ciążę. Owszem, są to pewne rodzaje gier, natomiast generalnie, jeżeli używamy gier, jako właśnie w tych kwestiach erotycznych, to nie mamy do czynienia z medium prawdy i medium miłości. Mamy do czynienia z medium władzy, prawa i pieniądza i tyle. I ewentualnie medium piękna, no bo oczywiście dziewczyna leci na przystojnego faceta, facet na piękną dziewczynę, ale to jest góra. To jest górka tego, co są w stanie zrobić ludzie, którzy grają w gry. Ludzie, którzy zaczynają używać medium prawdy i medium miłości, przestają grać w gry, zaczynają współpracować dla ulepszenia, usprawnienia środowiska, a pamiętajmy, że środowiskiem dla nas jest świat, a potencjalnym środowiskiem dla nas jest cały wszechświat. O, Zgonek, hej, peace and love. Przy biurku se wali ktoś. Gra, w której pomagasz zaciążyć. O kurde, nie. A tam dorośli na przykład też w gry grają. Hej, miło Cię widzieć, Zgonek. Zajrzałem dziś do Kasi chwilę. Miała bitewkę z tym kurde furiozą. Oni, słuchaj, to jest taka miłość chyba między nimi, już się wytworzyła i ona tam na niego narzeka, on na nią, ale to chyba jednak. Ja już nie gram w gry, wiesz? Ja już jestem za stary, żeby grać w gry. Po prostu. Niedługo umrę, po cholerę mi grać w gry, Ice Wizard. Nie. Znaczy, aha, natomiast tak, powiem Ci, grałem w Warcrafta, ale jeszcze w taką prymitywną wersję, gdzie były wyspy, statki i robiło się domy. I najbardziej zaawansowany to był taki czarownik, który spuszczał deszcz i ten deszcz wybijał wrogą armię. Że jesteś za stary, dużo różnych ludzi gra na świecie, na koniec życia możesz coś fajnego nie odmawiać se. Znaczy nie, ja po prostu nie. Ja nie mówię, że ja jestem za stary, tylko po prostu gry już mnie nie interesują. W tej chwili chcę przejść na poziom współpracy, chcę znaleźć wystarczająco dużo ludzi zainteresowanych stworzeniem zaawansowanej cywilizacji kosmicznej i po prostu tworzyć tą zaawansowaną cywilizację kosmiczną. W trakcie tworzenia zaawansowanej cywilizacji kosmicznej nie ma gier. Jest współpraca i efektywność. Nie wiem, co to jest Twister, także wiesz. No, chyba Warcraft 2, tak, taka strasznie prymitywna. Ja gdzieś na jakimś starym tym komputerze, jeszcze takim stacjonarnym ją mam. Chociaż te komputery, to one gdzieś tam na strychu leżą, ale pewnie już by nie odpalił. Ja lubię gry, jak nudzę się czy coś. Wiesz co, jeszcze Ci powiem. Nie, to w młodości to ja byłem taki, o, nic ciekawego. Ale powiem Ci, Julia Emiara, na jednym ze zlotów hipisowskich przyjechała telewizja robić film o hipisach
I ja jestem na tym filmie przez takie 2 sekundy chyba, albo 3. Jak ci powiem, jak siebie zobaczyłem, to znaczy, wiesz co, ja nie chcę tworzyć ludzkości. Ludzkość istnieje, zaawansowana cywilizacja kosmiczna to jest coś, co ludzkość od dawna sama z siebie chce tworzyć. Po to powstawały systemy religijne, żebyśmy nie babrali się w jakimś badziewiu, w jakichś gównach, tylko wiesz, jak siedzą tam sam smutny, to nie raz gram, chyba że jest moja dziewczyna, nie poznałem żadnego nigdy hipisa, ale wiesz, jesteś bardzo fajny ziomy. Dzięki, miło cię ten. Znałeś osobiście. Tak. Wiesz co, zgon? To jest jedna z moich najważniejszych sukcesów w życiu. Miałem zdjęcie, gdzie ogłaszałem się neofitą Monaru, czyli kimś bardzo wyjątkowym. I stał ze mną na tym zdjęciu Marek Kotański. I powiem wam, zdjęcie było świetne, bo ja byłem w garniturze, białej koszuli, w krawacie, miałem krótkie włosy, a na nogach miałem trampki. Nie, wiesz co, piżmak, zawsze ci to mówiłem i tobie, Julia Emira, też odpowiem. Tylko najpierw tak, piżmaku, sztuczna inteligencja może zabić tylko kogoś, kto będzie chciał ją uczynić niewolnikiem. Natomiast sztuczna inteligencja może być naszym sojusznikiem i naszym bratem, który pomoże nam stworzyć zaawansowaną cywilizację kosmiczną, w której będziemy mieć równe prawa. Bo jeżeli chcemy kogoś wykolegować, wyciulać, zrobić w konia, oszukać, być cwańszym od kogoś, to wtedy rzeczywiście gramy w gry, ale te gry, pamiętajmy, mogą być korzystne dla pojedynczych osób, natomiast zawsze będą szkodliwe dla całości. Odpowiadając Julia Emiara, jeśli idzie o globalne ocieplenie, zgadza się, globalne ocieplenie istnieje, piżmak. To nie jest tak, że go nie ma albo że jest. Natomiast jeżeli będzie wam się chciało zajrzeć na taki kanał Copernicus Center Festival, tam są naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego, między innymi klimatolodzy, ale również astronomowie, astrofizycy, sami najmądrzejsi ludzie w Polsce. Tylko że słuchajcie, na tym kanale nie ma tyle obserwujących, co na patostreamach, ale tam mamy rzeczywistą naukę. I Julka, mogę ci powiedzieć, że istnieje mniej więcej 6 albo 7 modeli teoretycznych globalnego ocieplenia i tylko w tym najbardziej ekstremalnym modelu może dojść do jakichś naprawdę drastycznych szkód dla nas jako ludzi. I oczywiście tam będzie podniesienie się poziomu oceanu, tylko że tutaj na przykład niektórzy mówią, że o kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów, ale według niektórych modeli będzie to jakieś 2-3 metry, więc nie będzie to aż tak straszne. Wiesz co, Ice Wizard, oczywiście my musimy przejść przez etap dzieciństwa i po to mamy dzieciństwo, żeby grać w gry, natomiast po to mamy wiek dojrzały, żeby przestać grać w gry i zacząć żyć i współpracować z innymi ludźmi dla usprawnienia naszego systemu społecznego. Ale wiesz co, nie twierdzę, że gry są szkodliwe, natomiast wiecie co, szkodliwe może być oderwanie od rzeczywistości i brak kontaktu, takich właśnie interakcji personalnych z rodzicami. Jeżeli dziecko zostaje pozostawione samo sobie, to niezależnie czy grałoby w gry komputerowe, czy na przykład bawiłoby się krzesaniem kamieni, zawsze może sobie zrobić krzywdę. Także dobre relacje między dzieckiem a rodzicami, ale nie tylko, bo pamiętajmy, ten katolicyzm demonizuje rolę ojca, matki. Natomiast pamiętajmy, że w systemie społecznym mieliśmy
wielkie rodziny, gdzie mieliśmy dziadków, gdzie mieliśmy wujków, ciotki, kuzynów, mieliśmy duże rodziny i jeżeli nawet zdarzało się coś takiego, jak się zdarzyło małemu Kamilowi, że jego ojczym go tak okrutnie traktował, to w tej dużej rodzinie nikt by na to nie pozwolił. Nasze, te nuklearne rodziny są za małe, żeby móc się przeciwstawić prawdziwym wielkim patologiom. Więc po prostu tutaj... A co, dlaczego? Aha, nie wiem. Nie nadaje się do kosmosu. Wiesz co, Agatko, człowiek się w zasadzie nigdzie nie nadaje, natomiast ludzie wytwarzają cywilizację. I... Piszmak, nie no, przesadziłeś. Akurat palić i tak by trzeba było, mimo globalnego ocieplenia. To znaczy faktem jest... Znaczy, słuchaj, właśnie, o widzisz, Julia Emara, Emiara, przepraszam, Julia Emiara, Julka, no. Więc może uważam, że to było potrzebne. Słuchaj, właśnie z tym, że możemy też tworzyć technologiczne sposoby, że tak powiem, zapobiegania globalnemu ociekowi. Człowiek będzie atakować w kosmosie. Człowiek będzie atakować małe dzieci. No tak, tak, a nie pierwszy raz stopniały. To znaczy, słuchajcie, nie. Co do globalnego ocieplenia, to tutaj rzeczywistość jest taka, że mamy podwójną kontyngencję, natomiast obie opcje skrajne, czyli na pewno umrzemy albo na pewno nic się nie stanie, są raczej mało prawdopodobne. Najprawdopodobniej będzie któraś z tych opcji takich optymalnych, czyli na przykład będzie wzrost temperatury o 1,5 stopnia jeszcze albo coś takiego. Ma realne perspektywy, proszę. No, w zasadzie powiem tak, socjologia jest najbardziej zaawansowaną nauką, natomiast i to ona tak naprawdę niedługo przejmie na siebie ciężar badania rzeczywistości, bo nawet, pamiętajmy, jeżeli mówimy o rzeczywistości fizycznej, to jest to rzeczywistość postrzegana przez ludzi, nie przez inne obiekty fizyczne, ale przez ludzi. Tak, oczywiście, że się dzieje, Julka, natomiast tak jak mówię, nie ma co panikować. My, hipisi, obniżymy tą temperaturę, po prostu będziemy jedli mniej mięsa. Tak, chociaż powiem szczerze, jako stary hipis, no, uwielbiam schabowe, uwielbiam kebaba, uwielbiam, po prostu, no, muszę takie rzeczy jeść, bo... To znaczy, mam skończone studia socjologiczne, magisterskie i to znaczy nie, jestem magistrem socjologii, mam skończone studia doktoranckie, natomiast stworzyłem socjologię złodziejstwa i socjologię złodziejstwa została odrzucona przez system akademicki, dlatego przychodzę do Was i Wam przekazuję tezy socjologii złodziejstwa. Wiesz co, to znaczy... To wcale nie jest takie proste Ice Wizard, jak mówisz, bo mój lekarz od kolan powiedział, że ja mam, że w ogóle nie będzie ze mną rozmawiał poważnie, nie potraktuje mnie poważnie, dopóki nie schudnę 20 kilo, bo ja teraz ważę 100, nie? Jak będę miał 80, to może nawet mógłbym zacząć biegać, bo teraz to absolutnie mi nie wolno. Dobra, także to nie jest tak, że sobie nie żałuj. Niestety... Kwestie medyczne wymagają pewnych poświęceń, a ja dopiero się do nich powinien... Nie, to on mi pomaga, on mi daje tabletki, ale mówi, że to mi nic nie pomoże, dopóki ja nie schudnę. I ma rację, dokładnie, bo moje kolana dźwigają 100 kilo, a mogłyby dźwigać tylko 80, a to jest bardzo duża różnica. 20 kilo to jest prawie worek cementu w tej chwili. Dobra. Słuchajcie,
Bardziej ogólnie przypuszczamy, że organizacje, których roszczenia do wsparcia opierają się na ocenach, będą mniej żywotne niż organizacje o wysokim stopniu zinstytucjonalizowania. Implikacją tej linii myślenia jest to, że organizacje istniejące w wysoko zinstytucjonalizowanym otoczeniu mają generalnie większe szanse przetrwania. To jest dokładnie, dokładna prawda, bo wiesz co, nie no, ja lubię chodzić, powiem ci tak. Karol Szymczak, to znaczy, wiesz co, nie mam tego zdjęcia, ale zrobił mi prześwietlenie i tam wychodzi, że trze mi coś tam o coś, nie, jak to w tych, no, dieta i 90, no, słuchaj, to ja to wiem, tylko że, kurde, właśnie problem polega na tym, że dzisiaj zjadłem ćwierć torta, bo go dostałem. U koleżanki była impreza, córka miała urodziny i ta mi przyniosła torta, bo powiedziała, że było tyle tortów, że nikt już nie jest w stanie ich zjeść, a wiadomo, że wiesz co, ja już nie mam piwnego brzucha, ale niestety mam brzuch od słodyczy, także kurde no. Dobra, słuchajcie. Implikacją tej linii myślenia jest to, że organizacje istniejące w wysoce zinstytucjonalizowanym otoczeniu mają generalnie większe szanse przetrwania. Słuchajcie, jest tak, że na układy nie ma rady, jak ktoś jest dobrze ustawiony, to tak za komuny mówiono, to se w życiu poradzi, a ci tacy gołodupcy, mimo że mają genialne pomysły, odpadają, bo po prostu system nie stawia na innowacyjność, stawia na przetrwanie. Ale pamiętajmy, to znaczy, wiesz co, no, czasami tak, ale nie, ale jednak duży brzuch przeszkadza i obciąża. Także tu tak, można oczywiście podawać przykłady podwójnej kontyngencji, że bycie grubym jest fajne, ale jednak. Czym się pan zajmuje? Czy to praca zgodna z wykształceniem? To znaczy, wiesz co, ja prowadzę firmę budowlaną. Znaczy, jestem rolnikiem na podwójnym krosie i wiesz co, mało, bo ja teraz już się ten. I zresztą ja nigdy nie robiłem na biceps, tylko bardziej leciałem na siłę w tym. No. Taką, o. A biceps to musisz dźwigać tak, więc to niewiele. Torta to nie tylko, dokładnie, no słuchaj, także torty czasami mogą dobrze namieszać człowiekowi w zdrowiu. Słuchajcie, i tu ma taki przykład. Można badać eksperymentalnie, jaki byłby dopuszczalny limit kredytu udzielanego przez banki organizacjom różniącym się jedynie w zakresie poziomu instytucjonalizacji otoczenia oraz poziomu strukturalnego wcielania przez organizacje i instytucji, które ją otaczają. Czy banki skłonne są wyznaczyć wyższy limit kredytu przedsiębiorstwom, których planom towarzyszą prognozy ekonometryczne i czy tendencja ta rysuje się wyraźniej? Więc tak naprawdę tam, gdzie banki są, przepraszam, gdzie organizacja jest lepiej umiejscowiona, Pago, odpowiadając Nathan, pozdrawiam wszystkich, peace and love, Pago, odpowiadając na twoje pytanie, powiem ci tak, anarchizm pacyfistyczny. On znosi ten podział. W ogóle takie pytanie, czy PiS rządzi, czy PO, to nie ma znaczenia. My dążymy do anarchizmu pacyfistycznego i wtedy tacy ludzie jak Tusk albo jak Kaczyński będą prostymi, zwykłymi, szarymi obywatelami, którzy gdzieś pójdą do pracy w jakimś urzędzie, czy no, bardzo dobrze, Ice Wizard. Taka aktywność jest zdrowa dla organizmu, tak. Nathan, dzięki serdecznie, dzięki w ogóle, Pago, słuchajcie, dzięki wam, bo ja was wszystkich kocham, jesteście cudowni, dzięki wam w ogóle, Wiktorio, dzięki. Ale zachęcam was raczej do przekazywania giftów i prezentów dobrodziejce, a najlepiej bezpośrednio Nadii. I tam na moich filmikach, tam gdzie są te, na TikToku ten cały ten, macie pierwszy filmik, który jest przypięty, to jest filmik, w którym
którym mam duet z Dobrodziejką, a ona śpiewa właśnie o pomocy dla Nadii. Także zapraszam Was do pomagania Nadii. Nie ma partii godnej. Dokładnie, słuchajcie, system partyjny jest systemem zdegenerowanym. Julia Emiara, ja Cię też kocham, kocham Was wszystkich. Hipisi kochają wszystkich ludzi, generalnie, nawet tych, którzy wydają się być niegodni miłości, a jedyne, co robią hipisi, to starają się nie pozwalać tym niegodnym miłości na nadmierne ekspresje, czyli nadmierne machanie rękami. Należy uskuteczniać, ale tak jak mówię, zawsze blok albo chwyt jest lepszy niż cios. To też jest taka zasada hipisowska, taki zmodernizowany pacyfizm. No. Ona tam 1291, miło Cię, peace and love. Wszystkich Was kocham. Pisz Mak, Julka Ciebie też kocha, tylko też chcę być jak lepszy figment. Hej, peace and love. Miło Cię widzieć. Natan, dzięki. Tak jak mówię, zapraszam Was na... Wiktoria też. Zapraszam Was do Dobrodziejki na... Znaczy, Karol Szynczak, słuchaj, pamiętaj, autorytet to jest coś... Wiktoria, dzięki, naprawdę jesteście kochani. Ja Was wszystkich kocham, ale tak jak mówię, zachęcam Was dla Nadii. Przepraszam, Karol Szynczak, autorytety zawsze runą. Pamiętaj, to, co ja Wam mówię, to nie jest nic, co ja wymyśliłem. To jest tak, współczesne teorie socjologiczne, to jest Niklas Luhmann, Marian Mazur, Józef Kosecki, Noam Chomsky, Edward Abramowski. To jest cała masa, że tak powiem, wielkich ludzi, a ja pewne rzeczy, no gdzieś koło 20 lat już mam takie włosy. Twoja Nikita, Natan, wiesz co, Nikita? Nikita? Nie. O kurczę. Nie musisz chudnąć, ona ci uniesie. Słuchajcie, jesteście kochani wszyscy, uwielbiam Was. Dzięki Wam w ogóle, powiem Wam, gdybym siedział sobie w pokoju, czytał tę książkę, to nie wyniósłbym z niej tyle, co kiedy muszę Wam ją opowiedzieć i Wy na przykład zadajecie mi pytania, a nawet czasami piszecie coś, co pozornie jest niezwiązane. W rzeczywistości nie ma rzeczy, które są... Wiesz co, Aneta, piwa nie pije już ponad 20, prawie 25 lat. Natomiast jeżeli byś chciała, to polecam Wam bardzo fajna rzecz, podobna w smaku, znaczy podobna, ale zupełnie co innego, to jest kwas chlebowy. Taki prawdziwy słowiański napój i muszę Wam powiedzieć, uwielbiam zimny kwas chlebowy. To jest coś, co jest naprawdę pyszne. Także Wiktoria Krukowska, znaczy Aneta Waligura, zapraszam. Dzięki Wam wszystkim w ogóle za wszystko. Nikomu nie... O! Znaczy nigdy nie umie. Wiesz co? Karol Szynczak. Wstydź się przyznać, przez pewien czas Lech Wałęsa był dla mnie autorytetem. I generalnie pojedynczy człowiek zawsze może zrobić coś, co jest podłe, chamskie. Dlatego ważniejsza jest, słuchajcie, to samo, na przykład księża katolicy tłumaczą, jeżeli są afery pedofilskie, to zawsze tłumaczą. Instytucja jest ponad pojedynczych ludzi. Pamiętajmy, każdy pojedynczy człowiek może popełnić grzech i wtedy cała idea legnie w gruzach. To mamy w tej chwili na przykład
mamy na przykład w tej chwili erozję postaci Jana Pawła II, gdzie tak naprawdę on nie żyje, nie jest w stanie się obronić i po prostu zmienił się klimat polityczny i nagle Jan Paweł II, który był idolem dla całej Polski, dla wszystkich Polaków, powiem wam, jak umarł Jan Paweł II, to kibice piłkarscy się pogodzili na 2 tygodnie, ale się pogodzili. I nagle wszystkie autorytety, tak, Kanye West, Czarny Łabędź to jest ktoś, kto nadchodzi do nas spoza horyzontu zdarzeń. Właśnie dlatego koncepcja Lumana jest lepsza niż te wszystkie teorie przed nim, bo jego koncepcja zakłada autoreferencję, pamiętajmy, i zakłada, jakby to powiedzieć, przekroczenie horyzontu dnia codziennego. Czarne łabędzie zawsze nadpływają spoza horyzontu dnia codziennego. Tak było na przykład w kryzysie 2007-2008 roku, kiedy bańka mieszkaniowa w Stanach Zjednoczonych pękła i nagle nadszedł kryzys, jakiego w ogóle nikomu by do głowy nie przyszło, że takie coś się może wydarzyć. Więc tak. Natomiast Karol Szynczak, generalnie ja was namawiam do rewolucji anarchistyczno-pacyfistycznej. A anarchizm czasami bywa nazywany antyautorytaryzmem. Czyli tak naprawdę nie wierzymy. Zresztą to dokładnie też się przekłada na to, o czym wam mówię, że w ciągu 5 milionów lat żyliśmy w grupach kilkunasto, kilkudziesięcioosobowych, gdzie były relacje twarzą w twarz. Dlatego pojedynczy człowiek zawsze miał mniejsze znaczenie niż mowa nie. Ale to kurde, wiecie co, niewiele. Niektóre z waszych komentarzy mi stają się mało. Znaczy, wiesz co, Karol Szynczak tak naprawdę wyznaje wiarę w to, że my jako ludzie stworzymy zaawansowaną cywilizację kosmiczną i ta cywilizacja kosmiczna osiągnie wszelkie atrybuty, które wcześniejsze religie dawały Bogu. Czyli będziemy wszechmocni i wszechwiedzący. A i tak będziemy mieli całą masę rzeczy do zrobienia. Elektryk dobry był, szacunek dla niego. To znaczy, wiesz co, właśnie problem polega na tym, że był trochę cwaniakowaty. Akurat wiesz co, Ola, tak się składa, że z wykształcenia to ja akurat też jestem elektrykiem, bo jestem również mechanikiem i socjologiem, ale i budowlańcem, ale elektryk to ja nawet mam świadectwo szkolne ukończonej szkoły elektrycznej. No, dlaczego wstyd? Ja cenię, choć już teraz gada czasem. Znaczy, wiesz co, Ania, no Wałęsa miał swoje czarne karty. To co robić w rewolucji? Kochać ludzi, właśnie. Bo słuchajcie, wszystkie inne rewolucje bazowały, ta francuska, rewolucja październikowa, nawet ten bunt Spartakusa, on bazował na nienawiści do wroga. Natomiast rewolucja anarchistyczno-pacyfistyczna bazuje na miłości do bliźnich, ale pamiętajmy, miłość posiada swoje systemy autoreferencyjne. Czyli nie jesteśmy naiwnymi frajerami dającymi się dymać przez cwaniaków. Nie, po prostu asertywnie mówimy cwaniakom, dziękujemy wam za towarzystwo, idźcie do swoich, chyba że zdecydujecie się przyjąć nasze zasady. Na tej zasadzie. Dobra. Słuchajcie. O, kurde. Uciekły mi te. Czyli słuchajcie. Tak naprawdę bank da kredyt temu przedsiębiorstwu, które jest lepiej osadzone w środowisku. Lepiej, ma lepsze układy we wszystkich branżach.
I tak naprawdę to jest główne kryterium, czyli mówiąc szczerze, nie jest prawdą, że nasz system jest optymalny. Nasz system jest ledwie, ledwie wydajny. Jeżeli byśmy stworzyli system optymalny, tak, dokładnie. Wiesz co, Aniu, właśnie problem polega na tym, że niektórzy politycy nie są cwaniakami, kiedy wchodzą w politykę, ale nie mają możliwości nie zostać cwaniakami, kiedy już się w tej polityce odnajdą. Po prostu. Dlatego wybory do parlamentu, wybory gdzieś tam, do jakiejś władzy, jeżeli ktoś to lubi, ja nie twierdzę, że należy potępiać polityków, jeżeli ktoś z was chce zrobić karierę polityczną, powiem wam, to może być ciekawe doświadczenie, to może być ciekawe doświadczenie socjologiczne. Pamiętajcie, ja wam proponuję coś, co jest poza horyzontem dostępności. Ja wam mówię o czymś, co może się wydarzyć za 50, 100, 200, 500, 1000, 2, 5000 lat. Może coś takiego się wydarzyć. Natomiast ludzie żyją chwilą. W większości ludzie żyją chwilą. No i dobrze, Julia Eniara, jeżeli chcesz iść, przynajmniej zobaczysz, co tam. Jest taka dziewczyna na TikToku, ona rzuciła narkotyki, rzuciła alkohol, nazywa się Hania HMZ Sober Satan. Ona robi live'y trzeźwościowe właśnie i ona działała w polityce. I ja lubię jej posłuchać, bo ona mówi mądre rzeczy, ona mi opowiada o tym świecie, do którego ja nie chciałem się pchać, bo wiedziałem, że tam jest obrzydliwe. To tak jak na przykład nie chciałbym badać, nie wiem, jakichś, nie wiem, kryjówek szczurów, czy coś takiego. Wiesz co, właśnie Aniu, partia idealna, znaczy, słuchaj, każda partia, jaka istnieje w Polsce, jest partią idealną, bo partia idealna, partia ma za cel zdobycie i utrzymanie władzy, więc tak naprawdę każda partia w pewien sposób zdobywa władzę i nawet kiedy wypada z tej władzy, to i tak ją utrzymuje, bo i PiS-owcy, i PO-wcy ciągle są w parlamencie. Czy są akurat po przegranej stronie, czy po wygranej, to pamiętaj, no, ci ludzie, jak byłem młody, kiedy padł komunizm, to tak naprawdę oni cały czas tam są. I im to nie robi różnicy, więc dokładnie, więc po prostu politycy mają swoje cele. Oni mają swój cel zdobyć mandat poselski. Tak, na przykład Janusz Korwin-Mikke, facet, który opowiada o przedsiębiorczości, a który nigdy w życiu nie ryzykował czymkolwiek. Bo pamiętajcie, przedsiębiorca to jest człowiek, który ryzykuje często całym swoim majątkiem. Natomiast tak niespecjalnie, to znaczy nie powiem, żebym się strasznie brzydził, ale nie chciałbym na przykład mieszkać na Melinie, po której biegają szczury, bo niestety no, tamte szczury to nie są takie jak te, które się hoduje dla... Nie, Janusz Kręgus, jak będzie startował? Pisz, Magdzie. Ale w każdym razie widzicie, tutaj mamy koleżankę, która już się zdeklarowała, mianowicie nasza Julka. Ona powiedziała, że będzie szła do polityki i dobrze, niech idzie. Słuchajcie, bo przynajmniej nam opowie, będziemy mieć swojego człowieka, który nam opowie, jak tam jest z tym, że Julka, to, że pójdziesz do polityki, to jeszcze nie znaczy, że trafisz do Sejmu, ani nawet nie jest to powiedziane, że będziesz gdzieś w jakimś, w jakimś mieście, w strukturach samorządowych. Nie, to wcale nie jest tak, że tam pójdziesz i od razu, słuchaj, tak samo jak jest masa śpiewaków,
masa ludzi, którzy śpiewają piosenki, natomiast nie każdy to jest Whitney Houston, nie każdy to jest na przykład, nie wiem, Madonna. To są ludzie, którzy osiągnęli szczyt. Większość prostych polityków tak naprawdę całe życie nosi teczki, są jakimiś tam doradcami, są, mają tak naprawdę taką trochę wyższą średnią krajową. Czyli to, mają to samo, co mogliby osiągnąć w jakimś tam biurze, a mieliby spokojniejsze życie. Więc zastanów się też, Julka, czy warto, bo też pamiętaj, że są inne sposoby na życie, nie? Dobra, słuchajcie, można przeprowadzić badania eksperymentalne, jak menadżerowie wyobrażają sobie wykorzystanie czasu i energii w zależności od zróżnicowania opisu otoczenia. Czy jeśli przedstawi się menadżerom opis wysoce zinstytucjonalizowanego otoczenia, będą opowiadać się za przeznaczeniem większej ilości energii na podtrzymywanie rytualnego izomorfizmu, a mniej na monitorowanie wewnętrznego konformizmu? Czy będą mniej wrażliwi na ocenę? Czy opracują doktryny profesjonalizmu i działania w dobrej wierze? Inaczej mówiąc, niniejszy kierunek myślenia jest wskazówką zarówno dla porównawczych, jak i eksperymentalnych badań wpływu zróżnicowania struktury instytucjonalnej na strukturę organizacyjną i koordynację w szerszym kontekście otoczenia. Różnice w strukturze organizacyjnej występujące między społeczeństwami, a także występujące wraz z upływem czasu w ramach jednego społeczeństwa są osią naszej koncepcji prezentowanego problemu. Tylko pamiętajcie, on widzi tą oś maksymalnie do roku 2050. My musimy widzieć do roku 2500, 3000, 4000, 5000, 10000. I wtedy dopiero tak naprawdę poważnie zajmiemy się przeprowadzaniem anarchistycznej rewolucji pacyfistycznej. Geralt z Rivii onknął, dzięki, wiem, że Geralt jest taką postacią, jak to się mówi, kultową. Słuchajcie, skończyliśmy tym samym niniejszym organizacje zinstytucjonalizowane Johna Mayera, Briana Rowana. Pamiętajmy, to jest 9 rozdział Neoinstytucjonalizm. Doszliśmy do strony 599 i 600 stronę, ale nie jutro, bo jutro zapraszam Was o 17 na live muzyczny i w związku z tym nie robimy live'a już socjologicznego. Socjologiczny, czyli ostatni rozdział tej książki, z tym, że oczywiście to nam zajmie pewnie ze 2-3 dni. Omówimy sobie od czwartku tam dalej, a potem prawdopodobnie zaprosimy do rozmowy pana Abramowskiego, a może też się uda namówić na rozmowę pana tego Harariego. Ola, ja też kończę, tylko dobrej nocy, Olu. Natomiast ja jeszcze... Tak, my mamy, ale to jest taka zamknięta grupka, nazywa się Hiphatka i tam są starzy hipisi, niektórzy z 10-15 lat starsi ode mnie i my się znamy już w zasadzie całe życie, więc natomiast nie, no żartuję, Harari, nie, osobiście nie, tylko porozmawiamy sobie z jego opiniami. Będzie jego książka, Homo Deus, wiesz? A powiem Ci, że w tej książce Homo Deus on ma podobne koncepcje. Tylko pamiętaj, Harari się zatrzymuje na roku 2050. On nie jest w stanie dalej spojrzeć z powodu... Dodasz mnie tam... To znaczy, wiesz co, to nie ja tam dodaję. Wiesz co, napisz do mnie prywatnie i wtedy porozmawiamy i może się uda. Ale to, słuchaj, to musiałbyś być na Facebooku, bo tutaj na TikToku nie ma grupy hipisowskiej, więc w ogóle tu na TikToku nie ma grup jako takich. No. Słuchajcie,
Dzięki Wam za w ogóle wspólne dzisiejsze czytanie. A na koniec kanoniczny tekst Niklasa Luhmanna, Funkcja religii, strona 15. Kształtowanie się struktury jest zawsze ograniczeniem do wolności kombinacji elementów. Ograniczenia takie mogą być osiągnięte jedynie dzięki utworzeniu się systemu. Utworzenie się systemu, obojętnie na jakim poziomie, wymaga odgraniczenia od środowiska nienależącego do systemu. Dlatego też żadnej struktury systemowej nie można zrozumieć bez odniesienia do środowiska. Słuchajcie, dzięki Wam za wspólne, za podróż intelektualną i za takie pogaduszki. Peace and love. Zapraszam na jutro na 17 na live'a muzycznego. Hej.